Cześć, tu Milita. Witajcie w kolejnym odcinku Preta Cafe. Dzisiaj odpowiem na kolejne z Waszych pytań. Opowiem Wam o jednej z moich ulubionych uniwersalnych spódnic, jak również opowiem Wam historię printu, z którym rozpoczęła się moja przygoda w projektowanie deseni. Od tego momentu zaczęłam projektować swoje własne printy i te kwiaty były zainspirowane właśnie malarstwem zalipiańskim, chociaż starałam się, żeby one wyglądały jakby zupełnie inaczej, ale żeby bardzo mocno kojarzyły się z tym, co było inspiracją. Było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, kiedy dziewczyny z Zalipia, które mnie tam właśnie oprowadziły, które pokazały mi tą historię, kupiły ode mnie, zamówiły ode mnie ubrania z tej kolekcji i z wielką przyjemnością je nosiły. I nosiły je nawet na wyjazdach takich, gdzie prezentowały Zalipie, prezentowały swoją twórczość. I ubrane były właśnie w moje sukienki. Było to dla mnie mega przyjemne i uznałam, że to jest dla mnie największa nagroda, jeżeli właśnie osoby, które tworzą to, tworzą tą właśnie te piękne, podtrzymują kulturę, podtrzymują tradycję, właśnie piękną tradycję i ubierają się w to, co jest zainspirowane właśnie nimi. I taką, jeżeli będziecie chciały poznać szerzej ten temat, to zapraszam Was, żebyście sobie zgooglowali Wieś Zalipie, ponieważ jest to coś wspaniałego, a jeżeli będziecie chcieli odwiedzić to miejsce, to jak najbardziej zapraszam do Zagrody Państwa Misiów. Właśnie tam jest Magdalena, która jest przewodnikiem, która Wam historię opowie. Będziecie mogli sobie kupić pamiątki, posłuchać przepięknej historii tego miejsca. I właśnie wtedy poczujecie, dlaczego ja tą kolekcję, którą nazywałam Felicita, dlaczego ona jest dla mnie taka ważna, bo ważna jest też dlatego, że jest to też troszeczkę historia mojej rodziny, dlatego że Felicja Curyłowa, która rozpropagowała malarstwo zalipiańskie, była ciotką mojego dziadka Gustawa. On mnie bardzo, bardzo zachęcał do tego, jak byłam dzieckiem, żebym kiedyś tam pojechała i obejrzała, jak to wszystko wygląda, jak te malarki to malują. Niestety nie miałam przyjemności pojechać tam z dziadkiem, pojechałam tam już jako dorosła osoba, kiedy właśnie szukałam inspiracji na kolekcję i tak naprawdę byłam tam w momencie, kiedy miałam taki zastój, kiedy kompletnie już nie wiedziałam, co mam dalej zrobić, byłam za bardzo przejęta opiniami innych ludzi, tworzyłam kolekcje, które tak naprawdę zaczynały troszeczkę odbiegać od tego, co ja chciałam robić i kolekcja, która była jedną przed właśnie Felicitą, była już taką smutną kolekcją. Według mnie była bardzo dobrą kolekcją, ładną i kilka rzeczy z niej nadal jest w moim butiku, bo są to ponadczasowe, fajne ubrania, ale gdzieś już tak zaczynało mnie troszeczkę brakować, bo właśnie zaczęłam za bardzo słuchać innych osób, które opiniowały moją kolekcję. I ta kolekcja właśnie uratowała mnie, uratowała moją twórczość, jest dlatego dla mnie bardzo ważna, dlatego bardzo ją miło wspominam i muszę Wam powiedzieć, że często sięgam pod ten print jeszcze raz i go na nowo przetwarzam i robię z niego jeszcze jakieś inne dodatkowe modele, które czasem co jakiś czas pojawiają się w moich następnych kolekcjach, nawet dotychczas. Bardzo jest mi miło, dlatego że sukienka, która powstała z tego printu jako pierwsza, Magdalena Maxi Flower, jest to suknia, którą moje klientki bardzo często zakładają jako suknia ślubna. I jest to dla mnie o tyle piękne, że jest to alternatywa do takich białych sukien. Dziewczyny prezentują się w niej super. Przepięknie, zakładają do tego kolorowe wianki. Możecie sobie zresztą u mnie na Instagramie podejrzeć, jak klientki interpretują tą sukienkę, bo za każdym razem jest to troszeczkę inaczej. I wnosi ona taki powiew świeżości do takiego tradycyjnego ślubu, gdyż jest inspirowana naszą polską kulturą, zalipiańskim malarstwem, jak również nie jest do końca taką typową suknią ślubną i dla mnie jest to naprawdę ogromna radość, że ta suknia towarzyszy w takim ważnym wydarzeniu, jak również bardzo często również moje klientki zabierają ją ze sobą na wakacje, noszą ją w jakichś takich, na ważne swoje jakieś uroczystości, bo również zdarzało się, że ubierały się na przykład idąc na czyjś ślub, jeżeli ktoś miał tradycyjną suknię ślubną, to ta nie była wtedy jakby żadną rywalizacją do tamtej, gdyż jest oczywiście na białym tle, ale kolorowe kwiaty. Więc możecie sobie rozpatrzyć tą suknię, jak również różne inne, zaglądać do butiku, gdyż co jakiś czas pojawiają się nowe interpretacje tego druku.
i ja go osobiście bardzo lubię. Nazywam go Felicita, czyli szczęście, ale troszeczkę też miało nawiązać do imienia Felicji, czyli i Felicja, i szczęście, czyli Felicita. Spódnica, o której chciałam Wam opowiedzieć, to jest Emily. Dlaczego tak bardzo mi zależało, żebyście się czegoś więcej o niej dowiedziały? Dlatego, że jest ona bardzo uniwersalna, bardzo ponadczasowa i noszę ją tak często do tylu różnych stylizacji, na tak dużo okazji, że wydaje mi się, że mogłabym śmiało powiedzieć, że jest ona czymś, co możecie potraktować jako podstawę swojej szafy, jeżeli potrzebujecie spódnicy. Fajna w niej jest długość, bo to jest taka długość 7/8 i jak sobie przyglądałam się dziewczynom, które przysyłały mi zdjęcia w tej właśnie spódnicy, to niezależnie jakiego były wzrostu, wyglądały dobrze. Ja Wam bardzo często mówię, że ta długość 7/8, którą ja mam, wygląda dobrze na wielu sylwetkach, jeżeli chodzi o wzrost. No i jeżeli chodzi też o różne typy budowy ciała. Dlaczego tak jest? Dlatego, że może ona u niższych osób sięgać troszeczkę niżej, u wyższych troszeczkę wyżej i w zależności jakie sobie założycie buty, będzie ona bardzo dobrze wyglądała na sylwetce. Musicie sobie to przymierzyć, zobaczyć. Jeżeli oczywiście się okaże, że jest trochę długa, to nie ma tutaj problemu, żeby sobie ją potem dopasować, jeżeli chodzi o długość ukrawcowej. Natomiast co ja w niej lubię? To, że jest właśnie taka uniwersalna, ponieważ ja noszę ją latem, jak idę na plażę, po prostu do bikini. Pokażę Wam na zdjęciach, jak również na moim Instagramie mogliście nieraz to widzieć. Po prostu zakładam biustonosz, jakieś tam figi do kostiumu kąpielowego, idę na boso albo w klapkach i po prostu spódnica jest, wygląda super do tego, jest wygodna, ma rozporek jak się chodzi, więc w ogóle na upał jest rewelacyjna. Natomiast jeżeli potrzebuję ubrać się elegancko, to zakładam na przykład golf, tą spódnicę i marynarkę. I idę do pracy na jakieś ważne spotkanie, więc jeżeli musicie wyglądać dobrze, musicie wyglądać elegancko, z klasą, ale chciałybyście mieć taki komfort, że coś jest wygodne, bo na przykład spódnice ołówkowe, które są z tkaniny, wyglądają bardzo ładnie, ale no zdarza się, że są troszeczkę mniejszego komfortu, jeżeli chodzi o chodzenie, no bo są z tkaniny, są sztywniejsze, mają podszewkę, więc na pewno jest taki komfort ruchu troszeczkę ograniczony, a w tej spódnicy jest bardzo wygodnie. Można sobie ją dopasować, więc jeżeli na przykład chcecie, żeby była troszeczkę mniej dopasowana w talii, wystarczy poluzować sobie pasek, bo ją się tak zakłada kopertowo. I jest naprawdę bardzo wygodną spódnicą do pracy, a potem możecie tylko zmienić buty i bluzkę, na przykład zamienić na jakąś, nie wiem, cekinową, na jakiś topik. Ja noszę na przykład ze srebrną bluzką z mojej kolekcji lub panterkową. Możecie sobie też obejrzeć na zdjęciach. I to jest wtedy fajna stylizacja na imprezę, na jakieś przyjęcie. I zawsze mówię w kontekście jakichś ubrań, jakie możecie założyć buty, bo bardzo często później pod filmami, pod zdjęciami się pytacie. Więc zapewne wiecie, że ja bardzo lubię nosić rzeczy, które nawet są bardzo eleganckie, albo które nawet się wydają, że są wieczorowe, z różnymi butami, z jakimiś sportowymi, to Wam mówię za każdym razem, że noszę sneakersy, noszę martensy, bo po prostu to są moje buty, które są moją podstawą, jeżeli chodzi o to, co ja mam w szafie i w czym chodzę na co dzień, więc ja tą spódnicę tak noszę. Albo mam jakieś takie właśnie sznurowane buty typu martensy, albo sportowe. Jeżeli chcę wyglądać bardziej elegancko, to zakładam albo jakieś takie fajne czułenka, albo sandały i w zależności jak wygląda cała stylizacja, to mogą być takie klasyczne, mało ozdobione, tylko z paskiem wokół kostki, jaki ja lubię nosić najbardziej, ale mogą być na przykład super fajne, biżuteryjne, jeżeli chciałobyście mieć taki glamour look. Możecie nosić ją do kozaków jesienią, na przykład założyć grube rajstopy, kozaki, jakiś fajny, obszerny sweter i marynarka, albo nawet bez marynarki. Więc to jest naprawdę taka spódnica, która niezależnie od pory roku może Wam się przydać i po prostu warstwowo tworzyć stylizację lub tak jak powiedziałam, latem do biustonosza, zimą do swetra i do płaszcza. Naprawdę myślę, że jeżeli jest to spódnica, która będzie dobra dla Twojej sylwetki, będzie naprawdę jedną z takich bazowych rzeczy w Twojej szafie, więc serdecznie zapraszam, jeżeli potrzebujesz czegoś takiego, to zajrzyj do mojego butiku. Być może właśnie to będzie Twoja ulubiona spódnica. Pytanie od Was, które bardzo mi się spodobało, to czego byś nie założyła?
I tutaj nie odpowiem Wam tak, że nie założyłabym jeansów, nie założyłabym bluzki, jakiejś tam konkretnej sukienki i tak dalej, gdyż kiedyś tak odpowiedziałam w jakimś filmie i oczywiście to się bardzo szybko zmieniło, ponieważ zmienia się mój styl, mój gust, tak jak Wasz. I tak jak kiedyś nie lubiłam nosić jeansów, tak teraz nie wyobrażam sobie bez nich życia. Myślę, że ciężko by było taką rzecz znaleźć, gdyż życie się zmienia i potem się okazuje, że coś bardzo lubię. Ale opowiem Wam, czego bym nie założyła w kontekście troszeczkę innym i mam nadzieję, że troszeczkę się nad tym zastanowicie, gdyż są to takie wartości bardziej, jeżeli chodzi o ubieranie się, o podejście do ubierania się, niż konkretne poszczególne elementy odzieży. I chodzi mi tu o to, że na przykład nie założyłabym ubrań, butów, dodatków w złej jakości. I nie jest tak, że nigdy czegoś takiego nie nosiłam i po prostu jak coś gorzej wygląda, to nigdy nie założę i tak dalej. Po prostu nauczyłam się na swoich własnych błędach, że rzeczy złej jakości są źle zrobione, są zrobione nieetycznie, są niewygodne, często w ogóle wpływają na stan zdrowia i powiem Wam dlaczego za chwilkę i po prostu nie służą długo albo od razu lądują w śmieciach. Jak wpłynęło na moje zdrowie? Kupiłam sobie buty, które nie były najtańsze, ale były złej jakości, bo jak wiecie, nie zawsze cena idzie w parze z jakością, można kupić sobie coś, zapłacić bardzo wysoką kwotę i dostać złą jakość. Może być odwrotnie, można wcale nie wydać dużych pieniędzy, ale dostać dobrą jakość. Ja natomiast, to była taka cena dosyć spora, kupiłam sobie buty. Buty były jakości, jak się okazało, okropnej, ponieważ wystawały spod obcasów gwoździe, czego nie było widać na pierwszy rzut oka i w ogóle nawet wydawało się, jak się je założyło, że są całkiem w porządku. No natomiast przy chodzeniu okazało się, że są zrobione fatalnie i to było też fatalne w skutkach. I kupiłam sobie wiele razy, przepraszam, jakąś marynarkę, która na zdjęciach wydawała się ładna. Jak się tak założyło, to też całkiem spoko, natomiast w międzyczasie wychodziły jakieś buble, że nie można się ruszać, że w ogóle, nie wiem, wszystko się zaczyna pruć, że komfort w ogóle, wiadomo, w marynarkach jest zazwyczaj mniejszy komfort niż w jakiejś wygodnej bluzce, no ale to już była tragedia, ponieważ podkroje były za płytkie, źle wszyte rękawy i tak dalej, więc w ogóle zawsze zaoszczędzenie na jakiejś jakości jest fatalne w skutkach, więc nauczyłam się i nigdy tego nie robię, nie kupuję rzeczy. Jeżeli ja i tak najczęściej kupuję buty, torebki, nie kupuję ubrań, ponieważ sama sobie ze swoich kolekcji noszę, więc ubrania mam dobrej jakości, tak nieskromnie powiem, ale staram się zawsze kupić coś porządnego i po prostu chciałabym, żeby służyło mi to dłużej i zachęcam Was do tego. Lepiej mieć dwie pary butów niż 200 i po prostu w nich chodzić i potem nie odchorować tego. I tyczy się to wszystkich innych rzeczy. Kolejną rzeczą, którą bym nie założyła, to jest coś, co nosi jakaś gwiazda, pomimo tego, że mogę ją bardzo lubić, ale niekoniecznie kupuję to dlatego, że ona to ma, albo to reklamuje, albo to poleca. Ja nigdy się nie wzorowałam na innych osobach aż tak bardzo, że po prostu zobaczyłam, że ktoś, kogo ja bardzo lubię, albo ktoś, kto wydaje mi się ikoną mody, coś ma i ja w ogóle od razu na ślepo też chciałam sobie to kupić i to nosić, więc w ogóle do tego też Was zachęcam, bo ja zauważyłam, że wiele razy jest tak, że znana osoba coś pokazuje i wiele osób natychmiast chce to mieć. I w ogóle podchwytują to w ogóle jakieś portale, jakieś osoby, które zajmują się marketingiem i na przykład pojawiają się takie artykuły, że na przykład pani X kupiła sobie, nosi jakąś tam rzecz z sieciówki i ta rzecz się w ogóle sprzedała na pniu w dniu, jak ta osoba to założyła i wtedy się zastanówcie, bo powiem Wam prawdę, że najczęściej ona właśnie zalega i artykuł jest opłacony, wszyscy są opłaceni i rzeczywiście to nakręca sprzedaż, bo wtedy chce się to mieć. Jest to takie sztuczne nakręcanie jakiegoś popytu na coś, więc nie róbcie tak. Zastanówcie się, czy na pewno jest Wam to potrzebne. Jeśli tak, jeśli ta osoba założyła coś, co Wam się mega bardzo podoba i wiecie, że będziecie to nosić, to jak najbardziej. Ale jeżeli wiecie, że to tak jest troszeczkę pod wpływem chwili, pod wpływem sympatii do danej osoby, no to wtedy nad tym się zastanówcie. I kolejną rzeczą, którą bym nie założyła, jest ubranie albo dodatki, cokolwiek, jakiejś marki albo projektanta, którego bardzo, bardzo lubię i na przykład mam okazję nawet to dostać w prezencie, ale wiem, że
nie jest to zgodne z moim stylem, z moim typem osobowości, z moim jakimś stylem życia, to ja bym tego też nie założyła, no bo co mi z jakiejś, nie wiem, przepięknej sukni, której nie miałabym ani gdzie trzymać, bo nie mam wielkiej garderoby, ani gdzie w sumie nosić, albo jakbym założyła, to w ogóle bym nie wyglądała jak ja, więc w ogóle jeżeli coś jest nie w moim stylu, nie w moim guście, to pomimo tego, że kogoś cenię, jego pracę, jego twórczość, to też raczej bym tego po prostu nie posiadała, nie kupiłabym, ani bym nie nosiła. Nie założyłabym czegoś, w czym nie wyglądam dobrze i w czym tak samo dobrze się nie czuję, czyli po prostu nie jest zgodne z moim jakimś tam typem sylwetki, typem kolorystycznym i tak dalej. Chociaż też Wam wiele razy mówiłam, że czasem oczywiście odchodzę od tego, że wszystko musi być takie idealne, że jak jestem tą ciemną zimą, to mam te kolory ciemnej zimy. Pokazywałam Wam, że można na wiele sposobów sobie różne rzeczy uratować, więc jeżeli na przykład lubię jakiś, podoba mi się coś, co nie jest w moim jakby typie, to czasem zdarza mi się, że jakoś tam kombinuję, żeby móc to ponosić, natomiast raczej staram się trzymać tego, co lubię, w czym w miarę dobrze wyglądam, bo wtedy wiadomo, jak ktoś się dobrze w czymś wygląda, to też się dobrze w tym czuje i nie zastanawia się już wtedy, czy wygląda jakoś tam koszmarnie, czy tam wszyscy mu powiedzą, czy się źle czuje, czy jest chory, bo zazwyczaj tak jest, że jak się założy ubranie, w którym nie wyglądasz dobrze, to zaczyna się seria pytań, czy jesteś przepracowana, czy tam chorujesz, czy dobrze się czujesz, więc ja po prostu wiem, że moje ubrania są jakieś tam w miarę zgodne ze mną i takich pytań nie dostanę. Nie założyłabym też czegoś, co jest hipermodne, hiper w trendach, tylko dlatego, że wszyscy to mają i w ogóle wszystkie moje koleżanki, te, które mi się bardzo podobają i tak dalej, ja nigdy taka nie byłam i po prostu zdarzało mi się nosić rzeczy, które są hiper niemodne i hiper nie w trendach, ale ja je bardzo lubię i nadal tak robię. Jeżeli mam coś, co jest, nie wiem, z jakiś na przykład oryginalny, z jakichś lat, które aktualnie nie są w trendach, na przykład z lat 80., 90., teraz aktualnie oczywiście są, ale jeżeli by nie były, ja również bym to nosiła, bo lubię. Czyli nie zakładam czegoś, to tak jak powiedziałam, jak nie jest zgodne ze mną, tak? I na koniec kontrowersyjna rzecz, czego bym nie założyła. Znaczy dla mnie to jest w ogóle oczywista oczywistość, ale ja nie założyłabym podróbek. Jak kiedyś o tym powiedziałam na TikToku, to była w ogóle lawina komentarzy, że to jest w ogóle bzdura, co ja mówię. Natomiast ja uważam, że to w ogóle jest bezdyskusyjne. Noszenie podróbek jest po prostu kradzieżą. I nieważne, co inni powiedzą pod tym filmem, że to jest super i w ogóle podróbki są ekstra. Nie, drodzy Państwo, nie są. Dlatego, że ja jestem twórcą, jestem projektantem i zdarzyło mi się na własnej skórze przeżyć to, co to oznacza, jeżeli ktoś kradnie Ci projekt. Byłam wtedy dosyć jeszcze, ja nie mówię, że teraz jestem hiperznaną projektantką, ale byłam wtedy bardzo mało znaną projektantką i miałam pokaz za granicą, gdzie pokazałam po raz pierwszy leginsy, pokazałam całą kolekcję w ogóle, gdzie te leginsy były. I potem minęło chyba 10 sezonów i te leginsy pokazały się w sieciówce. Były one bardzo źle zrobione, ale były naprawdę z przodu 1:1. Dlaczego Wam mówię z przodu? Bo z tyłu się troszeczkę różniły i to już oczywiście był drobny problem, dlaczego ja nie mogłam walczyć o swoje o swoje prawa w sądzie, ponieważ projekt nie był w 100%. Różnił się tył, ale różnił się tak, wiecie, minimalnie. Natomiast leginsy były wykonane bardzo, bardzo źle, dlatego że moja klientka, która właśnie mi o nich powiedziała, powiedziała mi też, jak one wyglądają i ja później weszłam do tej sieciówki zobaczyć. Nasze są zrobione z mega przyjemnego materiału, z takiego, który oddycha, który jest połączony z tiulem takim, to jest taka elastyczna siateczka, która również jest oddychająca, miła w dotyku. Oba materiały są tworzone w Polsce i ten tiul to w ogóle, ta rodzina, która to robi, to w ogóle cały czas go udoskonala, cieszy się, opowiada o tym, że on jest jeszcze fajniejszy, jeszcze mocniejszy i tak dalej. A te sieciówki były z koszmarnego materiału bazowego, a tiul był sztywny, taki jak, nie wiem, na takie spódniczki tutu, w ogóle nie rozciągał się, odstawał, no było to w ogóle mega niewygodne i tak dalej, ale cięcia tych leginsów były dokładnie w tych miejscach, w których, które były w moich. I teraz, kiedy ja udostępniłam w ogóle to zdjęcie w internet i pokazałam, że tak to wygląda 1:1, to ludzie zaczęli też pisać, że to pewnie ja ściągnęłam ten projekt od nich. Natomiast no, ja zrobiłam to kilka lat wcześniej,
Miałam na to dowody, było to pokazane w ogóle właśnie gdzieś tam, domyślam się, gdzie to w ogóle mogło być podpatrzone. I bardzo często jest tak, że wielkie sieciówki, jakieś firmy podglądają właśnie młodych twórców, którzy mają świeże, nowe pomysły, podejście do mody, takie właśnie takie nowatorskie, i jest im, tym osobom, bardzo ciężko udowodnić to, głównie dlatego, że jeszcze nie mają na to środków finansowych, że to była ich praca. I tak jak powiedziałam, te firmy doskonale wiedzą, co troszeczkę zmienić, żeby móc się obronić. Tak jak ja powiedziałam, że tam delikatnie różnił się tył tych leggingsów, co w ogóle nie wpływało tak naprawdę na projekt. Znaczy projekt wpływało o tyle, że po prostu wyglądało to gorzej, tak? Bo ich projekt wyglądał gorzej. I wiem, że po prostu jest to bardzo przykre, że jest to kradzież, bo tak naprawdę ta firma okradła mnie po prostu, jednym słowem. I zdarzyło mi się to po prostu wiele razy, jak byłam też w ogóle totalnie praktycznie nieznana. To pokazywałam swoje prace na takich konkursach dla projektantów. I raz się zdarzyło, że w ogóle tego konkursu to w ogóle nie przeszłam kwalifikacji dalej, natomiast osoba z jury ściągnęła ode mnie pomysł na kolekcję i w ogóle ja też się nie mogłam bronić, bo to był mega znany projektant, a ja w ogóle byłam dziewczyną, która ledwo skończyła studia. I to są takie z naszego podwórka przykłady, ale też nie jest w ogóle fajne noszenie torebki Chanel, jeśli to nie jest Chanel, tak? Jeżeli ja wtedy też powiedziałam w tym filmiku, że ja bym nosiła w ogóle nawet płócienną torbę, i tak naprawdę jest. Ja nie uważam, że trzeba po prostu na siłę pokazywać swój jakiś status społeczny przez torebkę. Jeżeli kiedyś będę miała ochotę posiadać taką torebkę, to sobie kupię. Natomiast nie kupię tylko dlatego, żeby w miarę wyglądała podobnie, żeby zrobić sobie zdjęcia na Instagram. Uważam to za w ogóle niestylowe i w ogóle kompletnie, to jest dla mnie, nie wiem, to jest dla mnie koniec świata, można powiedzieć, żeby nosić takie rzeczy i żeby jeszcze się wykłócać, że jest to w porządku. Myślę, że dla wielu z Was też tak będzie, więc to jest coś, czego bym na pewno nie założyła i nawet w zasadzie chyba powinnam to powiedzieć jako pierwszą rzecz, którą nigdy bym nie założyła. Nie założyłabym podróbek. I wiem, że czasem zdarza się tak, że nie wszyscy znają się na modzie i nie wszyscy w ogóle wiedzą, że to jest podróbka, bo jak idziemy do sieciówki, która jest znaną firmą, albo po prostu idziemy do sklepu, to mamy nadzieję, że kupujemy coś, co jest autorskie, co jest szczere. No niestety nie zawsze tak jest i wiem, że nie zawsze jest to takie oczywiste, żeby kogoś od razu tam sponiewierać, że po prostu nosi podróbki. Czasem ktoś nie wie, zdaje sobie z tego sprawę. Natomiast wiele osób robi to z premedytacją, żeby się pokazać właśnie na Instagramie, że stać go na torebkę za 20 tysięcy. I to nie jest fajne. I tego bym nie założyła. Dziękuję Wam serdecznie, że po raz kolejny spędziliście ze mną, mam nadzieję, miły czas. Zapraszam Was do tego, żebyście subskrybowali kanał. Zapraszam na Facebooka, Instagrama, na TikToka. Jeżeli chcecie, żebym opowiedziała Wam o jakimś konkretnym modelu z mojej kolekcji albo jakimś takim starszym, którego gdzieś widzieliście, to możecie mi oczywiście o tym napisać, zadawajcie pytania, bo inspiruję się tym, odpowiadam, jak widzicie, na jakieś najciekawsze i jeżeli oczywiście odcinki będą mogły dzięki temu być dla Was ciekawsze, to dla mnie będzie to oczywiście mega wyróżnienie, że mogę być z Wami w takich miłych okolicznościach i że mogę odpowiedzieć na to, co Was rzeczywiście interesuje. Także piszcie w komentarzach pytania. Piszcie, co chcielibyście zobaczyć w następnych odcinkach. Pozdrawiam Was, pa, pa.